Oraz piąć do kupy teorię o Odynie, który jako pierwszy zebrał kamienie nieskończoności i stworzył pierwszą rękawicę oraz wcisnąć ją w ramy Love and Thunder. Siłą rzeczy będą spoilery do Love and Thunder, bo w sumie nie wiem, jak mogłem to inaczej zrobić. Jakbyście nie widzieli tamtego filmu lub chcieli go sobie odświeżyć, cofnijcie się o parę filmów do tyłu. No i teraz tak, z Love and Thunder wiemy, że byt, którym jest Eternity, siedzi sobie na innej płaszczyźnie egzystencji i się chilluje, ale żeby się do niego dostać, trzeba przejść przez portal, znajdujący się pod statuą wieczności, pod którą jest taki charakterystyczny okrągły wzór. No i wiemy, że można generalnie zrobić to Bifrostem. W sumie powinno się mówić Bifrost, ale wiecie, o co chodzi. Do tego, jeżeli chodzi o użycia Bifrostu, który widzieliśmy od pierwszego Thora, no to charakterystycznym elementem jest to zostawianie znaku na ziemi. Ten znak konstrukcyjnie bardzo przypomina ten znajdujący się na statule wieczności. Więc to najwyraźniej nie tylko to, że Asgardczycy lubią niszczyć miejsca, do których się przenoszą. I teraz, choć oba symbole nie są identyczne, to przypominają coś jeszcze ze świata rzeczywistego. Mianowicie węzły celtyckie. To takie symbole, które generalnie ludzie lubią sobie tatuować, bo fajnie wyglądają. Natomiast w tym przypadku bardziej chodzi nam o ich znaczenie, ponieważ w większości przypadków ta konstrukcja, która nie ma ani początku, ani końca, jedno przechodzi w drugie, oznacza, tadam, wieczność. No i teraz można zadać sobie pytanie, czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie od pierwszego Thora pojawia się symbol o takiej właśnie konstrukcji. Stawiam, że to kompletny przypadek. Niemniej jednak to powoduje, że to wszystko zaczyna się bardziej spinać. No bo jeżeli symbol z Bifrostu to klucz, a symbol na statule wieczności to zamek, to najwyraźniej wieczność chciała być tam zamknięta i zamknęła się tam sama lub z pomocą kogoś bardzo potężnego. Na przykład jakiegoś wszechojca, któremu pomogła pokonać mroczne elfy i przekazała Tesseract. Jednocześnie wiedząc, że wcześniej czy później w historii uniwersum pojawi się taki moment, w którym będzie potrzebne jej bezpośrednie zaangażowanie się, oczywiście w momencie, w którym wszechświat będzie na to gotowy. Co nastąpi w wyniku dotarcia do niej, wypowiedzenia życzenia, a następnie odrodzenia się Eternity w bardziej śmiertelnej, mobilnej formie w tym wszechświecie. Może być też totalnie tak, że Love de facto nie jest bezpośrednim awatarem Eternity, ale bardziej czempionem wieczności, czymś jak Kapitan Universe w uniwersum komiksowym. Tak czy owak, ten element ponownie spina nam się z kwestią zabezpieczeń, jakie zostały nałożone na Kamienie Nieskończoności, a w tym konkretnym przypadku, jakie zostały nałożone na wieczność. Podczas takiego trochę samowygnania. Co jest ciekawe, w tej świątyni, w której uruchamia się portal prowadzący do wieczności, znajdują się również figury innych wielkich bytów, więc pytanie, czy te inne wielkie byty również zostały w jakiś sposób na jakimś etapie w przeszłości uniwersum uwięzione, czy same się uwięziły, co by znaczyło, że wcześniej czy później wylezą i będziemy musieli radzić sobie również z nimi? Czy po prostu to taka świątynia wszystkich bóstw? Ale dlaczego właśnie Bifrost otwiera ten portal? No jak sobie powiedzieliśmy w tym poprzednim filmie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że Bifrost tak naprawdę został stworzony z użyciem Tesseractu, a więc mocy Kamieni Nieskończoności. Więc siłą rzeczy oznaczałoby to, że ten portal można by było w jakiś sposób otworzyć albo tylko Bifrostem, albo pochodnie mocą Kamieni Nieskończoności. Kamienie Nieskończoności na tym etapie de facto nie istnieją, a pierwotny asgardzki Bifrost zakończył swoją egzystencję w bardzo spektakularny sposób, więc w sumie twierdzenie Zeusa mówiące o tym, że nie jest możliwe, żeby Gord dotarł do wieczności, może równie dobrze wynikać z tego, że wie, że nie istnieją kamienie i nie istnieje Bifrost. A może nie jest na bieżąco z MCU, więc nie wie, że Bifrost może być przywoływany przez Stormbreakera. I zanim ktoś w komentarzach znowu mi powie, że Thanos nie zniszczył kamieni, tylko zmniejszył je do wielkości atomu, bo kamienie, jak powiedziała Ancient One, są potrzebne, żeby istniała czasoprzestrzeń, to po pierwsze, Ancient One była strasznie niedoinformowana, jeżeli chodzi o działanie kamieni, ich funkcji i wpływ na czasoprzestrzeń, to przypomnijmy w tym miejscu, że Thanos używa literalnie określenia reduced to atoms i wprawdzie reżyserowie powiedzieli w jakimś wywiadzie, że reduced to atoms oznacza, że funkcjonują na poziomie molekularnym, w konsekwencji nie można wchodzić z nimi w jakiekolwiek interakcje ani ich używać. Natomiast jak dla mnie, biorąc pod uwagę, że atomy są dość małymi klockami rzeczywistości, to zredukowanie do atomu oznacza bardziej rozbicie na atomy. Z kolei funkcjonowanie na poziomie molekularnym oznaczałoby, że można się zmniejszyć, pozbierać je i powiększyć. Chyba. No więc pożyjemy, zobaczymy. Tak czy owak, teoria o Wszechojcu montującym jako pierwszy rękawicę nieskończoności w sumie po Love and Thunder nadal trzyma się kupy, a wręcz cementuje to powiązanie pomiędzy funkcjonowaniem Bifrostu, Kamieni Nieskończoności i Wieczności.